Zdradziliśmy tam rzeczy, o których nigdy nie opowiadaliśmy. Całą swoją historię, na przykład jakieś konflikty, o których nigdy nie mówiliśmy i to z każdego perspektywy. Ja tu zdradzam wszystko, co się zdarzyło. Byliśmy w Stanach 3 miesiące, ja przez 1,5 miesiąca codziennie płakałam. Ale to nie tak, że teraz się nad sobą żalam, chociaż może pewnie tak to odbierzecie, ale ja płakałam praktycznie codziennie. Ja nie dość, że byłam daleko od rodziny, a ja jestem bardzo związana z moją rodziną, też od przyjaciół i tak dalej, i byłam zamknięta z ekipą, ale wtedy ta ekipa nie była mi już tak bliska, bo już straciłam Karola. Jednym z tematów, o których nikt nie wie, było nasze zerwanie z Werą, które było w Stanach i o którym właśnie tam opowiadamy. No na całości się popłakałem kilka razy, było mega dużo momentów, które mnie wzruszyły, o których opowiadałem. Mocne, to jest mocne, no ale... Ale tak było, no. No i wszyscy teraz wspominamy Stany tak mega dobrze, nie? Wszyscy byśmy chcieli tam wrócić. No to ten ostatni dom był niesamowity. Tam się tak połączyliśmy, że chyba nigdy. No bo to nam dało wreszcie, wiesz, takie namacalne przeświadczenie, że to było wszystko prawdziwe tak naprawdę, nie?